To ciebie mówi, co ty masz zrobić. Powiem wam coś. Bóg mówi. Bóg mówi. Ktoś mówi, ja nie słyszę głosu Boga. Ja mówię, posłuchaj. Ile razy jesteś o czymś przekonany, powiedz. No, często. Ja mówię, widzisz, w 90 przypadkach na 100 Bóg mówi przez wewnętrzne przekonanie. Czasami mnie ktoś pyta, skąd to wiesz? Ja mówię, wiem, bo wiem, bo wiem. Znasz to uczucie? Po prostu wiesz. Po prostu na przykład rozmawiasz z kimś i wiesz, że on kłamie. Znacie to, przesłuchajcie, bracia. Stoisz przed człowiekiem, a potem diabeł przychodzi do ciebie i mówi, nie osądzaj. Też to znacie. To diabeł, nie Bóg. To nie jest osąd, to duchowe rozeznanie. Ponieważ Słowo Boże mówi, że Pan nie czyni nic, jeśli nie objawi tego najpierw swoim sługom, prorokom. A świadectwem Jezusa jest co? Duch proroctwa. W tobie jest duch proroctwa. I ty patrzysz na człowieka, on cię ściemnia, a ty w środku mówisz, kłamca. Za chwilę, ojej, nie powinienem tak pomyśleć, właśnie powinieneś tak pomyśleć, bo to jest kłamca. Kłamca to kłamca, tak się nazywa, czarownik to czarownik. Rozumiecie, o co chodzi? Pijak to pijak, łobuz to łobuz. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jezus nazywał rzeczy po imieniu. On był w ząb niegrzeczny. On nie był w ząb grzeczny. Rozumiecie? Jezus nazywał rzeczy po imieniu. Mówił do nich groby pobielane. On nie mówił do nich zacni faryzeusze. Ja nigdy nie słyszałem takiego. A o, zacni faryzeusze. To jest mój plemisz, miło. Groby pobielane. To były ubliżenia. To dla nas, to jest, wiecie, to dla nas jest takie nic, o tej grobie pobielanej, to się możemy tak uśmiechnąć. Dla Żyda to było straszne ubliżenie. Wiecie, że faryzeusz, on nie przeszedł przez ziemię, na której leżały trupy. Wiecie, co zrobili muzułmanie przed wschodnią bramą w Jerozolimie? Moi drodzy, cmentarz wybudowali. Byłem tam, ustałem, słuchajcie, zamurowali tą bramę po pierwsze, a po drugie cmentarz wybudowali, bo oni wiedzą, że noga ortodoksyjnego Żyda nie stanie na ziemi skalanej. Oni od strony religijnej to wiedzą. I oni wiedząc, że Jezus jest kim? Żydem, to bardzo ważne. On nie był, tylko jest. I przyjdzie na tą ziemię, a Słowo Boże mówi, że wejdzie przez wschodnią bramę. I to oni ją zamurowali i cmentarz zbudowali, bo oni myślą, że Jezus jest religijny. A ja tam stałem, pamiętam, na jednym z tych grobów, to muzułmański cmentarz, modliłem się innymi językami, patrzyłem na górę Oliwy, no to taki meczet stoi na tej górze Oliwy, tam gdzie Jezus poszedł do nieba i taki gość wychodzi i parę razy dziennie krzyczy Allah Abdal. Słuchajcie. I tak na marginesie zupełnie, jeden z powodów siły muzułmanów jest to, że oni bez przerwy ogłaszają słowo. A życie i śmierć jest mocny języka. Oni ogłaszają codziennie kilkanaście razy śmierć z każdego meczetu, rozumiecie? Oni krzyczą, że Allah jest Panem. Tak? Żeby tak chrześcijanie codziennie wstali i zamiast mówić, jaka marna pogoda, to wstali, Jezus jest Panem! Dobre, nie? Jak ty byś tak rano wstał, tak? To różnego rodzaju rzeczy od razu by odskoczyło od ciebie na to. Powiedział, o, co to za gość, niebezpieczny. Oczywiście, że jesteś niebezpieczny. Jesteś bardzo niebezpieczny. Jesteśmy bardzo niebezpieczni dla piekła. Bardzo niebezpieczni. Musimy znaleźć sobie to niebezpieczeństwo, tego świętego ducha agresji. Musimy to odnaleźć w sobie, bo taki był Jezus. On się nie szczypał, no. On brał mat i lał. Rozumiesz? On nie tłumaczył. On stawiał ludzi w miejscu przełomów. I tam, kiedy stałem, modliłem się na tym grobie, Duch Święty przemówił do mnie i powiedział, Artur, ja wrócę. Tak jak poszedłem, w taki sam sposób, zejdę. To nieważne, że tam jest meczet. Zejdę na meczet. Rozumiesz mnie? Tam autostradę zbudowali. Nie rusza mnie to. Przejdę tędy. Przejdę przez ten cmentarz, rozwalę tą bramę i wejdę tam, gdzie jest ta wielka złota kopuła. I tam ustanowię mój tron. I wtedy już nie będzie, proszę ciebie, że wiesz, że Reksio pogryzł tam jakiegoś pana na ulicy, tylko wszystkie stacje telewizyjne będą na Jeruzalem, tak? Najpierw dwóch starców, którzy będą ziali ogniem, ściągnie telewizję, a potem Jezus, który tam wróci. Drodzy przyjaciele, punkt przełomu w naszym życiu to miejsce, w którym my podejmiemy decyzję, że coś musimy zmienić w naszym życiu. Punkt przełomu to miejsce, gdzie my podchodzimy poważnie do Bożego Słowa. Bierzemy to Słowo i mówimy, Ojcze, po pierwsze zdaję sobie z tego sprawę, że jest to absolutna prawda i tak jak wyznawaliśmy wcześniej, jestem tym, kim to Słowo mówi, że jestem, mogę to, co to Słowo mówi, że mogę. I zrobię to, co to Słowo mówi, że zrobię, chociaż strasznie się boję. I to nie jest źle, tak powiedzieć Bogu. I teraz musisz powiedzieć, Ojcze, w środku cały aż się trzęsę. Ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że to będzie bolesna rzecz. Ale wiem, Ojcze, że jeżeli zrobię ten krok, to osiągnę przełom. A przełom oznacza nową przestrzeń. Dawid, kiedy osiągnął przełom,
wyszedł na nową przestrzeń. Rozumiesz? Wróg został pokonany, a przez tworza zostały przed nim otworzone. Bóg jest Bogiem przełomu. Ja, kiedy zabiłem człowieka, mając 17 lat, byłem sługą diabła. Ja zamordowałem jego, ale ja też na sposób psychiczny zamordowałem wiele innych osób. Trafiłem do więzienia. Moja matka była przeze mnie mordowana tym, co ja robiłem. Siwiała, cierpiała. Ja sam siebie mordowałem. Nienawiść do mojego ojca, ona mordowała moje życie. Rozumiesz? Potem, kiedy kradłem, kiedy oszukiwałem ludzi, kiedy handlowałem narkotykami, kiedy produkowałem narkotyki, kiedy trułem ludzi, wywoziłem ludzi do lasów, kazałem przed sobą klękać i cieszyłem się, jak oni sikają w spodnie, kiedy trzymałem im pistolet przy głowie. Ja mordowałem ludzi. Rozumiesz przez to? Pamiętam kiedyś, wyprodukowaliśmy 5,5 kg żółtej amfetaminy, kochani. I nie można było tego sprzedać na rynku. I ja to rozdawałem dzieciom na osiedle, za sprzątanie piwnicy, rozumiesz? Przychodziły dzieci do mnie. Po 12 lat. Tak? U tych dzieci marihuanę chowałem. U tych nastolatków. Wymyśliłem sobie sposób, mówię, wszystkich będą przeszukiwać, ale nie dzieci na osiedle. Dzieci miały u mnie na osiedlu poduszki wypchane marihuaną, spały na tym. A im dawałem amfetaminę później. Ktoś powiedział, ten człowiek się nadaje do utylizacji, rozumiesz, trzeba go w ogóle zutylizować. Tak, to jest prawda. Na wszystkich ludzi byłem do utylizacji. Każdy sędzia po kolei mówił, ty spędzisz całe życie w więzieniu, zginiesz tam. Sędzia, który mi dawał wyrok za morderstwo, powiedział, że dzikie zwierzę powinno siedzieć w zoo, a dziki człowiek w więzieniu całe życie. Rozumiesz, ale w pewnym momencie, kiedy ja byłem już człowiekiem mającym bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo wpływów, z drugiej strony byłem tak naprawdę zamordowany wewnętrznie. Byłem jakby wyciśnięty przez diabła. Byłem realnym sługą diabła. Ty wiecie, jak jest ze sługami diabła? Coś wam powiem. Diabeł nie szanuje swoich sług w ogóle. Jak chcecie, to przeczytajcie sobie taką starą książkę Lewisa, Listy starego diabła do młodego. To jest bardzo fajna pozycja, ona ma kupę lat, nie wiem ile ona ma lat. 60 czy ile. To jest taka opowieść o tym, jak stary demon udziela informacji młodemu demonowi. To jest świetne, to jest z objawienia, wiesz, facet po prostu miał objawienie i on to napisał, nie? Ale co tam jest ciekawego? Tam jest pokazana pewna zasada. Tam jest pokazane, że w piekle jest terror. Rozumiecie? Tam jest terror. Niektórzy myślą, że piekło to jest, wiesz, przychodzą wszyscy i szatan ich chlepie po głowie. Tam jest terror. System terroru. Wielokrotnie demony nie chcą wychodzić z ludzi, dlatego że się boją stanąć przed szatanem. Wiecie o tym? One się boją, bo tam jest terror. Szatan jest terrorystą. On przychodzi tylko, aby kraść, posłuchajcie, to mówi słowo, jaki jest szatan, aby kraść, zażynać i wytracać. I on ma taki stosunek do wszystkich, nawet do demonów, które są mu podległe, rozumiecie? I dlatego ktoś, kto służy diabłu, nie tylko wyrządza krzywdę innym, ale jest niszczony też sam. Sam jest niszczony. Często jak się spotyka ludzi, którzy są pod wpływem takiej demonicznej siły, nazywa się duch Jezabel, to widzimy, że ci ludzie są wyniszczeni. Oni są tak wyniszczeni, słuchajcie, że się w głowie nie mieści. Fizycznie nawet. Ja byłem wyniszczony, ja byłem jednym wielkim wrakiem wewnętrznym. Bałem się, miałem depresję, miałem schizy różne, wszędzie z bronią się poruszałem, ciągle myślałem, że mnie zabiją. No to będę wyrok był wydany na mnie i tak dalej. Ja do czarownic dzwoniłem, słuchajcie, na 0700 i pytałem tych czarownic, czy ja będę żył. Bo wiesz, jak człowiekowi się pali... Ja na przykład rozumiem Saula, dlaczego on poszedł do czarownicy w pewnym momencie. Ja kiedyś nie czaiłem tego, a potem Duch Święty mi objawił to. Mówi, słuchaj, Artur, Saul zdawał sobie świetnie sprawę z rzeczywistości duchowej. Natomiast widział, że on już nie może do mnie wrócić, bo już poszedł za daleko, tak? Ale on wiedział, że rzeczywistość duchowa istnieje. I wiedział, że jedyny ratunek jest w niej, więc poszedł do czarownicy. On się ratował jak mógł, ja też się ratowałem. Pytałem, mówię, wróćcie, stawiajcie mi tarota, czy ja będę żył, tak? Wszystkie mówiły, że będę. Pewnie dlatego, że płaciłem po 3,40 za minutę. Rozumiesz? To jest biznes. Już mnie wtedy Bóg chronił. Ale ja byłem wyniszczany. Bóg mnie chronił, bo on miał plan. Kiedyś jechało po mnie 5 morderców samochodem. Mitsubishi Pajero takim. Już mnie namierzyli, gdzie jestem. Słuchajcie, w terenowym samochodzie dobrej marki urwała im się oś, wszyscy zginęli.
pięciu jechało, pięciu zginęło. Jeszcze nie byłem zbawionym człowiekiem. Ale co mówi słowo? Pan wie, którzy są Jego. I dalej mówi co? Powołałem Cię kiedy? Przed założeniem świata. Ja powstałem w sercu Boga jako Jego sługa przed założeniem świata. Zanim ziemia powstała, to powstał Artur Ceroński w sercu Boga. On już wiedział o mnie. On już miał plan, że mnie stworzy. Miał ten plan, że Ciebie stworzy. Zanim powstała ziemia, on wiedział. On wiedział. A potem Cię na tą ziemię posłał. Rozumiesz? I dał Ci możliwość, abyś wrócił z powrotem. Drogi przyjacielu, diabeł niszczy swoją wolę. Ale kiedy stanąłem w miejscu przełomu w swoim życiu, w miejscu, kiedy po raz pierwszy wziąłem swoją, kiedy wziąłem Biblię do ręki, już siedziałem trzeci raz w więzieniu, kiedy przeczytałem w tej Biblii, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja wtedy sobie uświadomiłem, że ten Bóg jest, po pierwsze. Jest! On jest! To są dwie rzeczy, o których człowiek musi wiedzieć. Po pierwsze, że Bóg jest, po drugie, że jest dobry. Bóg jest i jest dobry. To jest to. Jak zaczynasz wierzyć, że On jest i wynagradza tych, którzy do Niego przychodzą, tak? To ty idziesz do tego Boga. No to ludzi nie przychodzi do Boga, bo myśli, że jedni myślą, że Boga nie ma. Tak jak taki fryzjer, słuchajcie, on kiedyś myślał, że nie ma Boga. I przyszedł do niego chrześcijanin i się u niego strzyże. A chrześcijanin ma taką skłonność, że ludziom chce o Jezusie powiedzieć. Ty wiesz o tym, że nawet jak nie mówisz, bo się boisz. A dzisiaj Ci powiem, jak się nie bać. To i tak chcesz powiedzieć. Czasami się mieli w środku i czasami przez to, że nie powiesz, to Ci źle. Wiecie, często chrześcijanie mają źle przez to, że nie powiedzą o Jezusie komuś. Siedzą, jest mi źle, potem gromią diabła, przychodzą pastorze, pomóż, pomóc się o mnie, rozumiesz? A tu nie chodzi pomóc się pastorze i nie chodzi o gromienie diabła. Trzeba było iść powiedzieć, że Jezus żyje. Tej sąsiadce, tej kobiecie na ulicy. To trzeba było zrobić po prostu, uwolnić. Wiesz dlaczego? Bo z Ciebie płynie, w Tobie jest źródło wody żywej. Rozumiesz? I to źródło non-stop bije. Nie ma takiego chrześcijanina, w którym nie bije źródło wody żywej. Duch Święty jest źródłem i z Niego płynie woda. I co? Co z tą wodą? Ona płynie. I jak Ty ją zatrzymasz, to ona w Tobie gnije. Bo tak funkcjonuje zatrzymana woda. I ta zgnilizna zaczyna wpływać negatywnie na Twoje życie. To jest bardzo proste. Kto nie głosi, ten gnije. I tyle. Albo służysz, albo gnijesz. I to wszystko. I w Królestwie Bożym nie ma ZUS-u, nie ma emerytów, nie ma rencistów. Rozumiesz, o co chodzi? Dlatego, że Bóg ma bardzo ciekawe sformułowania. Bóg nie mówi, no to już teraz idź na emeryturę, drogi mój sługo, i sobie posiedź kolejne tam lata i wiesz, do góry kołami sobie pory. Tylko Bóg mówi, młodość Twoja uznawia się jako u orła. Amen. Idź leć. Pani mam 80 lat, leć. Bóg bardzo lubi 80-letnie orły. One są mądre, zdecydowane i ukierunkowane prorocze. Wiesz? Po prostu leć. Kiedy ja przeczytałem w tej Biblii, że Bóg jest dobry, kiedy ja przeczytałem, że On mnie kocha, to ja się z tym miotałem kilka miesięcy. I potem zacząłem bardzo dokładnie czytać Biblię. I Biblię trzeba czytać bardzo dokładnie. Ja dowiedziałem się, że ten Bóg jest nie przez to, że już mi opowiadali, bo mi opowiadali, chodziłem na spotkania i mówili, ale wtedy dowiedziałem się, tak jak Dawid, że On jest dla mnie osobiście. Rozumiesz, o czym mówię? Możesz wiedzieć rzeczy o Bogu od kogoś. Ale w Nowym Narodzeniu to jest za mało, żeby wiedzieć. Trzeba tego Boga spotkać osobiście i doświadczyć Jego obecności. Wtedy dowiadujesz.